Witajcie, siły Morgota, w 40 odcinku serii Zagrajmy w Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. Kontynuujemy kampanię Sił Zła, wyruszając do kolejnej krainy Śródziemia, trzeciej, jeżeli chodzi o kampanię Sił Zła. Zaczęliśmy od Isengardu. Tam się rozpoczęły przygotowania do wielkiej wojny o pierścień, jeżeli chodzi o armię Sarumana, czyli armię Isengardu. Ruszyliśmy do Fangornu, spaliliśmy drzewa, a teraz zobaczymy, co nas czeka. The fellowship is now divided. While they wander, the lands of Rohan will face the Uruk-hai. No właśnie, wyruszamy naszą armią Uruk-hai na ziemię Rohanu. Tutaj widzieliśmy już to, tak samo Lurca, który wyruszył za drużyną pierścienia, by pojmać hobbitów. Mamy na mapie też inne armie, tutaj armia Mordoru. Armia żołnierzy z run. 100 złych ludzi wyruszyło do Mordoru, pewnie. Tutaj armia Mordoru przed Czarną Bramą. 300 orków, 20 troli. Tu kolejna armia Mordoru, tylko inna scenka w Palantirze. Kirith Angol? Zaraz, Kirith Angol? Ta wieża się nazywała Kirith Angol? To jest przełęcz Kirith Ungol. Ale może coś mi się zatarło? Może coś... czegoś nie pamiętam? Okej. Co my tu jeszcze mamy? No, rzecz jasna, na zgule na latających bestiach. Armia Mordoru kolejna, 40 orków, a co to, oni mają misję specjalną? Is Haradu bliskiego, armia Haradrimów, 25 Mumakili, 250 złych ludzi. 250 złych ludzi. Okej. Jeden punkt mocy. No, mamy też armię Gondoru, w której skład wchodzi Faramir, 50 łuczników, 50 żołnierzy, 8 trebuszy. Tutaj też spora armia. Ale nie przedłużając, już rozejrzeliśmy się. Latają też orły. Uwaga, uwaga, armio Isengardu. Wyruszajmy, ale strzeżcie się. Okej, jest kraj Fangornu najbliżej, 10% zasobów, 1 punkt mocy. No i wrota Rohanu, 25 do dowodzenia. Te punkty mocy zawsze mnie jakoś tak kierują, ale czy tutaj w armii Isengardu i armii Rohanu, Mordoru, to czym więcej punktów dowodzenia, tym większa siła, bym miał 350 punktów dowodzenia, gdybyśmy przeszli w wrotę Rohanu. Okej, bliżej jest kraj Fangornu, zobaczmy, jeden punkt mocy zawsze się przyda. Oko Saurona obserwuje poczynania Sarumana. Ruszajmy, ruszajmy, ruszajmy na skraj Fangornu. Drzewiec już nam nie przeszkodzi. Został zabity w Fangornie. Spalony. Zniszcz wszystkie siły Rohanu, pokonaj elfów i entów. Jasne, zobaczymy, jak to będzie. Ale najpierw trzecia misja zło. Zaczynamy od zapisu. Kto wie, czy mnie nie zmiażdżą w kilku minutach po rozpoczęciu rozgrywki. Ale w celach mamy zniszcz wszystkie siły, dobra, jasne. Premia zniszcz wszystkich elfów i entów w tym regionie. Oraz premia wznieść 4 tartaki. Jasna sprawa. Można całą armię wziąć, ale w pierwszej kolejności weźmy piece. Bardziej piece mnie interesują niż rzeźnie i tak dalej. Jama, Uruk-hai również. I jakieś zabezpieczenie, ale nie mam już na to. Są połączone siły, które zostaną. Jesteście pod dwójką. Zostaniecie i pilnujcie obozu. Pozostali razem z Sarumanem wyruszą. Wyruszą dalej szerzyć zniszczenie. Pod jedynką dwójka zostaje. Co my tutaj jeszcze można od razu wartownie? O, co to? Elfy! Można by było to z automatu. O, ale to nie w ten batalion. Ten batalion został rozwalony bardzo szybko. Tartak. 4 tartaki. Tak było w dodatkowych. Jasne. Iść na południe, na północ. Dobra, na południe. Może kolejne tartaki do zbudowania. A tam siepaczy można wyszkolić, prawda? Lord
orkowych robotników, ale punkty dowodzenia są potrzebne. O, gobliny, albo przyłączcie się, albo gincie. Wybraliście śmierć. Niech i tak się stanie. Nie, Fireballa to ja zostawiam, ale na enty, skoro już tu są gdzieś. Zbierać złoto. Już się tutaj pieśń bojowa uaktywniła, załadowała, bardzo dobrze. Jest jama uruków. Jeszcze piece. Wartownie, chociaż z tej strony po co te wartownie? A co tu się dzieje? Dwójka, zostańcie i pilnujcie. Bardziej obawiam się z północy, że ktoś zaatakuje. Jeszcze muszę przypomnieć F, no tak. Tak jak farmy pod F, tak samo i tutaj pod F. No niestety posterunek trzeba czekać, więc można iść i rozejrzeć się jedną... Co? Kolejne gobliny? To samo pytanie. Przyłączacie się, czy chcecie zginąć? Aha, rozumiem. Dobra, w porządku. Czwarty poziom Sarumanem fajnie by było otrzymać. Punkty mocy. No to co? Zbieram na przemysł raczej. Czy na to? Na splugawioną ziemię. No i właśnie tutaj mam dylematy. Zew Hordy to, tak jak wspominałem, bardziej się nada przy armii Mordoru, jak już rozpoczniemy. Wracaj. A my wyruszamy dalej. O, kolejny obóz. Ale nie stać mnie na ten obóz akurat. Co można? Tam chyba wieżę zostawię. O, nie, to cień tylko. Tak wyglądało, jakby coś przelatywało większego. Pomyślałem przez chwilkę nawet, że to może... Tutaj jeść suwarków, koszt, niższy koszt jeść suwarków. Pomyślałem, że to orzeł jakiś, ale... O kurde. Atakować, atakować, na co czekacie? Na oklaski? Tutaj nie, tutaj niech będzie. Jedną wieżę prosimy do obrony. Chłopi Rohanu. Na co czekacie, co jest? Czemu nie padacie? Atakować. Obóz za dwa tysiaki. Też nie stać mnie na razie. Tartak się nada. Trzeba wspomóc swoich, bo patrzcie, nawet punkty dowodzenia tutaj. Wracamy, wracamy, wracamy. Niedobrze się dzieje. Zdążę, nie zdążę? Dawajcie Sarumanem, dawajmy. Trzeba wspomóc Fireballa szybko. Niedobrze. Wbili się Rohirrimowie jak chcieli. Chłopów do zniszczenia budynków. Dawaj, dawaj, dawaj Sarumanie. Już po wszystkim jeszcze dobić. Na którym poziomie oni? O, przeżył. Zregenerujcie się. A tutaj co? Bardziej kuszników raz chociaż Isengardzki uruch. Dobra, i weźmiemy na pewno zbrojownię. Zbrojownia się nada. Więcej wartowni. Zawsze to jakaś ochrona. Wieża by się też przydała. Jeszcze jedna jama uruków. Spokojnie, regenerujcie się, czekajcie. Regenerujcie się. Bez problemu sobie poradzimy tutaj z armią kolejną, która idzie. Elfy. Nie, nie, znaczy łucznicy. Wolny łucznik rohański. Zostawcie mój posterunek. Dobrze, że jest wieża. W sumie wieża sobie poradzi. Nie potrzebuję więcej. I jeszcze tutaj również. Idziemy do tyłu. Jak tam? Zbrojownia już jest. No to... O, właśnie! Są! Są właśnie te ulepszenia, które chciałem. Więcej, więcej, więcej. Czego więcej?
więcej... O nie, do tartaku idą. Trzeba podzielić siły. Patrzcie, zmasowany atak. I tu nie dam, nie poradzę sobie. Przejmy, a jeżeli chodzi o drzewa, to ja sam mogę. O, patrzcie, taka umiejętność i od razu zasoby. Czwarty tartak wzniesiony. Niestety ten rozwalony. O, cholera. Fireballa. Zostaliśmy zaatakowani. Zmiotło nas zaraz. I co my tutaj mamy? Możemy sztandar, ewentualnie tutaj możemy hartowane ostrza. Jasne, potrzebuję hartowanych ostrz. Potrzebowałem też do ciężkiej zbroi ognistych bełtów, strzał. O cholera. Sarumanie, chłopi cię zaraz rozwalą. Co my tutaj mamy? Chcą przejąć. Niedobrze. Musimy tamto... Musimy ich powstrzymać. Idziemy. Idziemy na zachód. Znowu chłopi nadchodzą. Połączymy siły. Hartowane ostrza. Aha, już nie mam na ciężkie zbroje. Tutaj płonące strzały też się przydadzą. No, fireball dajesz na grupę. Brawo. O to chodziło. Musimy to przejąć, bo tutaj będą się zaraz szkolić coraz bardziej i bardziej. Tutaj się połączyli. Ciężkie zbroje, tak, płonące. Tutaj już się zregenerowali. Jeszcze trochę punktów do dowodzenia, do wykorzystania mam. Za dużo tutaj akurat. Ale jak już będę miał wszystkie umiejętności, które mam właśnie. Tak, to ma być moje. Wracajcie. Zdmuchnij ich. Sarumanie, no. Tartak, dobrze. Znowu, za blisko jesteście. Zdecydowanie za blisko. Rozwalcie to gospodarstwo. Co oni sobie wyobrażają właściwie? Tego już nie potrzebuję, więc lecimy znowu w kuźnię, znaczy w piece. Kuźnie, piece. Na to samo wyjdzie. Tartak, więcej zasobów, więcej zasobów. Wyjdziecie pod dwójkę. Kto jeszcze potrzebuje? Tutaj już nie potrzebujecie wszystko. Tak, rozwalmy, przejmijmy i południe jest nasze. Południe musi być nasze. Najgorzej jak enty jakieś zaraz spotkamy. Może być nieciekawie. Są elfy. Tak, zmodernizować swoich tutaj. Wracamy. I znowu fireballa. Proszę bardzo. I chłopstwo się wycofało. Pieść bojowa aktywna. Dwa tysiaki do obozu. Można by było, ale ciągle za mało. Ciągle za mało mam zasobów. Kolejny tartak. Znaczy pod Elką. Nie, tego skrótu raczej nie spamiętam. I kolejny posterunek. Tak, tak. I jest bardzo dobrze. Zmodernizowana armia to potężna armia. Mamy smoczy język. Zapewnia chwilową kontrolę nad wskazanymi wrogami. Kliknij lewym przyciskiem, a następnie prawym przyciskiem na celu. O, cholera. Poradzicie sobie? Poradzicie, czy nie? Nad tymi, nad tymi. A co to za wycofka? Ale zrobił w konia mnie. Ci chłopi. Czyżby próbowali ten tartak teraz przejąć jednak? Tak co? Nie, oni się ze mną bawią, patrzcie. Ja idę za nimi brzegiem, a oni w drugim. W drugą stronę. Dajcie, dajcie tutaj. Fight for me and I will reward you. No one can resist the voice of Saruman. Tak, więcej, więcej ich. Wszystkich. Atakować. I fireballa też używać.
Nie żałować. O, elfy, elfy. Zostajemy, pomagamy. Co to? Klin. Do obrażeń, do pancerza gorzej. Ale klinu nie będę stosował kusznikom. Chwilowa, pozostały czas. Zaraz tutaj się wrócą i będą próbowali. Właśnie, nie wiedzą, o co chodzi. Jak to? Co my zrobiliśmy? Zabiliśmy swoich. O, o. Kusznicy, a, kusznicy w tym i w tym kierunku. O, to ich główny obóz. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Co ja robię? Wpadłem w zasadzkę. Dawajcie, bo wszyscy pod jedynką byli. Wycofujemy się. Wycofujemy się, moi dzielni urukowie. Z dwóch stron. Kampania się zła trochę bardziej wymaga ode mnie sprawności manualnych tutaj, żeby wszystko dobrze wykonywać. 8 tysiaków, bardzo dobrze. Jeszcze potrzebujemy więcej uruków. O, berserkerowie. Berserkerzy. Berserkerowie czy berserkerzy? I kogo? Urukaj. Kuszników? Kuszników jeszcze. Chociaż bardziej nas się patrzy. A! I to, i to. Znowu mnie rozwalają. Znowu tutaj. Chłopów zostawiam. Przejdziemy się tędy i weźmiemy obóz. Pokażcie, jak to wygląda. To wasz główny. A gdzie enty? Z wszystkich elfów i entów w tym regionie. No nie wiem. Może jednak tutaj ktoś zaraz gdzieś wyjdzie mi na spotkanie. Pod trójeczką. I, o, jest jęd. Ale może zostawimy go na chwilę. To będzie nasze. Tak. I atakujemy. Ci już przymierzają się do ataku. A wy coś możecie? Nie. Nic nie możecie. Jak będziemy mieli miny, to wtedy może... O cholera. Na wieżę nie ma co liczyć, tylko i wyłącznie, więc... Raz, dwa. Tutaj też. I ruszamy. Będą niszczyć nam, ale zobaczcie, dziwną mają technikę. Zauważyliście. Podbiegają. Łucznicy coś tam próbują. A następnie się wycofują. I znowu wracają. Rozwali nas. Sarumano by się przydało tutaj mieć bardziej. Kusznicy. Aha, na się patrzy. Nie mogę liczyć. Chodźcie, spróbujemy. Fireballa znowu. No. Wal, wal, wal ich. Szybko poszło. Tutaj kusznicy się patrzę. I idziemy. Berserkerzy. Gdzie są? Tutaj. Oni tu pojedyncze jednostki, ale potężne jednostki, trzeba przyznać. Dobra, niech będą jeszcze zabezpieczenia tego typu. Fortyfikacje. Już nie przejdą. Pieść bojowa jest. Idziemy. O cholera. Atakują posterunek znowu. Enty są. Ta. Woła o zemstę, mówisz? I jeszcze raz. No nie wiem, czy podbiegnie, czy nie. Te drzewa są moje. I niszczymy. Przejmujemy dowodzenie tym tartakiem i my tutaj będziemy chronić. Albo rozwalimy od razu. Niemożliwe, żeby żołnierze Rohanu zdołała zwyciężyć. O, co to, to nie. Ale to nie są wszystkie enty i elfy. Jeszcze gdzieś tutaj się chowają. Chyba. Na drugą stronę nie przejdę, prawda? Co to? Skraj Fangornu. 15. No to ile berserkerzy mają?
4, raz, dwa, trzy. O nie! Wracaj, 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 wracaj. Wszyscy zmodernizowani, bardzo dobrze. Rozwalmy, a my... Zróbmy jakiś rekonesans. Można tam iść? To jest skraj, prawda? Nie przyjdziecie raczej. Gdzieś end, jeszcze jest jeden end. Dobra. O cholera. Ale moje wartownie i wieże strażnicze na pewno sobie poradzą. Widzicie? Znowu można rozwalić. Kolejny enpant. Gdzieś jeszcze jakaś kropka? Nie widzę żadnej. Cały czas te armie tutaj podchodzą. Wszystkich elfów? Tutaj są elfy. Zniszczyć! Oho. Jeszcze z tej strony. Nie myślcie sobie, że przejdziecie. Ale cały czas tych chłopów tutaj z tej farmy produkuje. A ja? A ja co? Na co czekam? Co to? Berserker. No dobra. Urukheim. O! O to chodziło. Dodatkowy cel. No to teraz nam zostało tylko i wyłącznie ich rozwalić. Nie mam pieśni bojowej, to nic. A wy co? 20. Nie mam. O, teraz za mało punktów dowodzenia. Jak to za mało? Nie za mało. Dobra, berserkerów więcej. Berserkerowie też jako specjalne jednostki mogą przetrzebić szeregi przeciwnika bez większych problemów. Sarumanie, nie szalej tak. Aż tam, skorzystaj, jeszcze możesz fireballa rzucić jednego. O, to było piękne, chłopi się rozlecieli. Farma jedna została. Dzielnie odbudowują, ale to po wszystkim. Skraj Fangornu należy do Isengardu. Armia Sarumana przenaprzód. Ale nie musisz służyć Sauronowi. Sarumanie, sam tam przejmij całe Śródziemie dla siebie. My jako siły Morgota i tak później was wszystkich weźmiemy dla siebie i ruszymy do Amonu. Jasne, że tak. Dodatkowe zadania wykonane i o to chodzi w każdej krainie, którą odwiedzimy. Rzecz jasna, w pokojowych zamiarach. Nie, że mamy jakieś, nie wiem, agresywne tam pobudki. Nie. My odwiedzamy. Własny pokój przynosimy. I wszystko jest dobrze. The Fellowship guards the ring well. While they rest, the Uruk-hai shall strike. A widzicie, tym razem będzie w 41 odcinku Kliknij na wzgórzu Amon-Hen, czyli drużyna pierścienia dotarła, Lurz jest, 3 punkty mocy, armia Sarumana, w porządku, armia Rohanu, Eomer i 60 Rohirrimów zmierza w kierunku Lurza. Okej. Dobra, ale 40 odcinek zakończymy w tym miejscu. Prawda, siły Morgota? Całe Śródziemie, patrzcie i podziwiajcie, to wkrótce będzie wszystko nasze. A tutaj chyba odpoczynek. Armia Haradrimów. Dobrze, coś się dzieje. Ale to później. Amon-Hen. A więc... Podejrzewam, że właśnie chodzi o Lurce i drużynę pierścienia, bo o co innego? Przecież tam jest Lurc. Tylko dlaczego sam Lurc? Przekonamy się. Niebawem. Dobra. Mam nadzieję, że się wam podobał odcinek i rzecz jasna zapraszam do kolejnych. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.